moi drodzy, w kolejnym odcinku z gry Brawl Stars. Witam wszystkich serdecznie, z tej strony Farel. Moi drodzy, dawno odcinka z Brawl Stars nie było, no bo więcej ciekawych rzeczy działo się w innych gierkach, także sorry bardzo, ale już wracamy z Brawl Starsem systematycznie. Postaram się wrzucać odcinek z Brawl Starsa co trzeci dzień. Moi drodzy, dzisiaj w sklepie pojawił się przekozacki skin do Jessie. Jest to Tanuki Jessie, która kosztuje 150 gemów i ja muszę koniecznie ją kupić, bo to jest taki przecudowny shop pracz w sumie. Ja też mam tutaj shopa pra... A nie, to jest akurat niedźwiedź, to jest niedźwiedź, ale mega podobny do shopa pracza. I moi drodzy, przygotowałem dla was pewną niespodziankę. Na moim Instagramie pojawiło się zdjęcie konkursowe, gdzie możecie wygrać 150 gemów, za które możecie kupić właśnie Tanuki Jessie. Wystarczy, że zafollowujecie mojego Instagrama, oznaczycie trzech swoich znajomych pod zdjęciem konkursowym, no i oczywiście strzelicie łapkę pod tym filmem. Moi drodzy, przejdźmy na moje konto i zobaczmy, jak wygląda i jak się gra Tanuki Jessie. Spójrzcie, moi kochani, jakie mamy piękne lobby. W sumie za mną tło też jest przecudowne. Mamy takie tło w shopy pracze, pomarańczowe. No jest pięknie po prostu, kolorowo, złoto. Złota jesień piękna, szkoda, że mamy wiosnę dopiero co. Moi drodzy, słuchajcie, pokażę wam teraz, jak wygląda moja Jessie. Posiadam mroczny rycerz Jessie, posiadam Jessie wojownik, czyli standardowy smoczy rycerz Jessie oraz letnią Jessie. I jeszcze do mojej kolekcji dojdzie już czwarty skin, piąty skin, jeżeli liczymy podstawowy skin. I moi kochani, ten skin kosztuje, sklep, sprawdźmy, aż 150 gemów. Dosyć drogo, ale kiedy kupimy Tanuki Jessie, będziemy mieli przebranie, specjalny model zadymiarza, specjalne efekty, specjalne animacje oraz specjalną teksturę. Powiem wam tak, no jest przekozacka. Kupujemy, kupujemy. Tak jest, moi drodzy, mamy Tanuki Jessie. Wow, to jest, powiem wam, że jeden z lepszych skinów w grze. Ja już po prostu nie mogłem się doczekać, kiedy ona się pojawi w grze. Ona wisiała chyba ponad tydzień w grze i cały czas czekałem, mówię, logowałem się do tego Brawl Stars i mówię, kurczę, kiedy ona będzie w grze, bo już chcę ją mieć w mojej szafce, jest przepiękna, przepiękna. Pamiętajcie, że wy też możecie mieć ją w swojej szafce, wbijcie na Instagram, link do Instagrama oczywiście jest w opisie i zostawcie followka. Okej, moi drodzy, lecimy od razu z pierwszą gierką. Powiem wam, że mapa dzisiaj nie jest totalnie pod Jessie, nie jest totalnie pod Jessie. Dlaczego Supercell nie poszedł tą drogą i... Skoro dodaje skin na przykład Tanuki Jessie, to niech da taką dosyć ciekawą mapę też pod Jessie. O właśnie, właśnie, bo taki Daryl na przykład, możecie gościu wyjaśnić. Na tej mapie grają tylko i wyłącznie Daryle, Shelly, Bulle, ewentualnie Boo i Rosa. W sumie wiele postaci wymieniłem, no ale tymi postaciami najlepiej się gra na tej mapie. I tego Daryla bym, powiem wam, znokautował. On czekał na ulta, żeby mi podjechać, nie? Ale ja sobie nabijam. Działeczko, działeczko, stun! O, wyszedł z tego obronną ręką, tak? Bomba, bomba, leżysz, gościu. Widziałeś? Tutaj Tanuki Jessie nie ma co zadzierać, bo dostaniesz na dziurę i się skończysz. Ale tak, gościu, tutaj powiem wam, smarcik, smarcik, jeżeli o to chodzi. Poczekał, poczekał, naładował mu się ulcik. Wiadomo, u Darylowi się ult ładuje samoczynnie. I mamy tutaj bardzo fajnie zablokowaną Piperkę przez Pam. Raz, dwa. Patrz, no nie została Pamka, dlaczego ty jej nie ładujesz? Ciach, pięknie, Rico na ulcie. Bomba, 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 bomba. Dobra, poczekam chwilę, rzucę działko. Boję się tej, wiecie, boję się tej Pam i tego Rico. Rico ma ulta, jak on mi teraz tutaj wjedzie, bo jestem między ścianami z ultem, to będzie przerąbane. Ale uciekam, dziewiąty poziom Bulla, tak? No to pięknie, a i po moim działku. No czemu dwa razy leci meteoryt na moje działko, halo? To jest jakieś oszustwo, to jest oszustwo. Uwzięli się na mnie, Rico. Rico, pomóż mi. Chodźcie, Rico, steamujemy na tego Bulla. On ma 9 kubów. Tak jest, Rico. O ty chamie! O ty chamie, Rico! Taki jesteś, padłem! No nie wierzę. Okej, okay, tym razem nam się uda wygrać, moi drodzy. Ja coś czuję, że tym razem to jest ta gierka. Otwieramy tą skrzyneczkę na szybko. Mamy Franka na dole, dobra, bo byłem mega ciekawy, co za postać na dole tam jest. I... Czy będą trzy skrzynki u góry? Byłoby bardzo fajnie, dobra. Tak, były skrzynki, tylko że ten Bull ukradł. O, mamy Dynamajka jeszcze, no pięknie. Ulta spaliłeś, gościu. Świąteczny Mike. Dostał? Prawie dostał. W krzaki nie mogę wejść, bo tam niestety czai się na mnie Bull. Wow, gadżeta ma ten Mike. No to ładnie, ładnie tutaj troszeczkę poszalał chłopczyk. Nie jestem w stanie raczej go porobić. Nie jestem w stanie, nie dobiegnę. Czemu on ginie od strefy? Aha, dobra. Ośmiobitowiec. No i teraz muszę skupić na Dynamajku. Pięknie, pięknie, pięknie. I ten Dynamajk zostanie ode mnie gonga. A! Ult. Spadł na mnie ult. No nie wierzę w to po prostu. Kroję to. I idzie Shelly na mnie, tak? Ja ci dam, Shelly. Ja ci dam tu podjazd dla
farelkę podjeżdżać. Dobra. I nie mam pojęcia, co tutaj, jak tutaj rozegrać teraz. Dobra, nie palę tego ulta, bo chciałem go wyrzucić, wiecie? Ale jednak zatrzymam sobie go jeszcze. O, Francesco. Ale zróbmy to w ten sposób. Hop. Tutaj. Aha, czyli ktoś tutaj stoi w tych krzakach. Dobra. Dobrze wiedzieć. Dobra, patrz, dwa Franki się ultują, wariaty. Tam moja leci rakieta jeszcze. Bomba, bomba, pięknie, pięknie. Wielkie starcie. Kroję te cuby. Ult, ult. A, nie mam gadżeta. Nie mam gadżeta, jeju. Dobra, skup się, Faral. To jest do ugrania, to jest do ugrania. To Shelly na siódmym. Ona tak naprawdę musi do ciebie podejść, żeby cię zabić. Chyba, że tu została. Nie, nie ma jej tu. Bomba. 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 No niestety. Nie wyszło za wolno. Moja Tanuki Jessie atakowała z orzeszków. Z żołędzi. Spróbujmy jeszcze raz. Tym razem, moi kochani, nam się uda. Ja wam to mówię. Gdzie jest jakaś skrzynka? Dobra, jest tutaj. Żartowałem. Ta Shelly chce tutaj, widzę, zatańczyć. Dobra, raz dostała. Drugi raz dostała. Ej, Shelly, przecież ty giniesz, kobieto. Dobra, gościu. Ty coś gadasz. Prawie cię porobiłem. Dobra, moi drodzy. Mam tylko jednego cuba. Myślałem, że będę miał z trzy. Mam jednego. Zacięta walka była o te cuby. Ten El Primo myśli, że co, mnie podjedzie? Gościu malinowy, czy ty uciekasz przed Shelly, czy mi się wydaje? Jak ja typie, cię robię zaraz. Poczekaj chwilkę. Daj mi sekundkę tylko, mordo. Ulta nabiję. Dobra. Ciach, ciach. I co, gościu? I kto jest teraz tutaj dzięciołem? Masz, żołędzia, dzięciole. Ciach. Nie trafiłem. Ale to popsułem. Ja dziękuję. On by był trupem, by mu się leczenie wyłączyło. Teraz, gościu, kto dominuje? Farel. Co za osioł jeszcze dostał kulką ode mnie. Ja go nie wypuszczę, niech go strefa trochę pobija. Dobra, i co teraz, typie? I co teraz, typie? Kończę cię. Bach. I skończony, widzieliście? Kurde, idę po tego cuba. Wiem, że ryzykuję idąc po niego, ale udało się. Tak się wyjaśnia El Primo. Gościu był w szoku po prostu. Cyk. Cyk. Na oślep z orzeszka. Bach. Ciu, ciu. Nie ma nikogo. Dobra, jest Shelly. Shelly na szóstym. Kurde, nic nie trafiłem. Dobra. Pull. Dokąd, dokąd to koleżanko? Zobaczcie, teraz idzie jak po maśle. Co prawda ciężko jest wygrać Jessie ten tryb. Ale jest git. Dostała. Nie dostała. Nie mogę zbliżać się do krzaków, wiecie? Boję się, że ten ból. No dobra, skupił się jednak na szelce. No git. No i git. Pan. Nie trafiam, nie trafiam, Farel, nie rób takich błędów, nie popełniaj. Dobra, tam jest jeszcze kolejna Shelly, więc... Dobra, ale... Gdzie jesteś? Gdzie jesteś, gościu? Tu. Nie ma go. Dobra, i co? Łap działko, kolejne byku. Ciach! Widzicie, moi drodzy, zwycięstwo. Brawo, łapeczka do góry. Udało się spocić ten tryb, naprawdę jest mega ciężko. Ale zagrajmy sobie teraz duo, bo coś mi się wydaje, że może być ciekawie. Lecimy duo z randomem, moi drodzy. Jestem mega ciekawy, kogo dobierze. Shelly. Dajcie Shelly, może być. O nie, Rosa. W sumie powiem wam, że Rosa jak najbardziej spoko. Mam nadzieję, że ma star power. Nie, nie ma star powera, szkoda. Dobra, porobiony ból, piękny. Już byśmy mogli wyeliminować tą drużynę. Rosa, dzięciole, chodź tutaj. A, to była Jackie z nim. Bull i Jackie w duo. No, powiem wam tak, silne duo, naprawdę silne duo. I wiecie co, moi kochani, możecie dać znać w komentarzu, który, albo w ankietce, który skin z Jessie wam się najbardziej podoba. Macie tutaj ankietkę u góry, więc koniecznie dajcie znać, bo jestem mega ciekawy waszego zdania. Pewnie wszyscy zagłosują na Tanuki Jessie. No ale wiadomo, zdania są podzielone w różnych kwestiach zawsze. Muszę się schować, bo mój teammate niestety, ale się schował. Raczej zginął. Schował się. Schował się na drugą stronę. Nie wiem, jak można Rose'ą pać w tym trybie. Przecież to są jakieś kpiny. Przecież Rose'a tutaj tak OP, że jakaś masakra. Dobra, bi! Dobra, co ta Rose'a robi? Dobra, ten gościu jednak jest totalnym botem. Wjeżdża na pałę. W sumie nie ma cube'ów, więc ryzykuje. To też w sumie rozumiem. Nie trafiłem. Najgorzej. Dobra.
ten 8-bitowy stres jest mega ciemnym graczem. Zostawię to tutaj na razie. Dobra, tam jeszcze dałem tego ulta. Daryl na 10 padł. Zabijam wszystko, gościu. Ulcik leci na mnie konkretny, ale uciekam. Uciekam. Rosa na 7 już jest nasza. Dobra, dobił. Bomba. I moi drodzy, wygrywamy w wielkim stylu. Bardzo fajny mecz. Tutaj, no nie ukrywam, wykerowałem tą Rosę, więc gościu, powinieneś mi za to dziękować i zostawić łapkę. Także moi drodzy, zadymiarze, to było na tyle z tego odcinka. Przypominam, że odcinki z Brawl Starsa już wracają regularnie na kanał. Jeżeli wam się podobało, strzelcie łapeczkę w górę, dajcie znać w komentarzu, który skin do Jessie wam się najbardziej podoba. Ja już się z wami żegnam, tutaj macie kolejne filmy, które musicie koniecznie obejrzeć. Trzymajcie się, cześć!